Zakopianka, szanowni państwo, czyli bez wątpienia najpopularniejsza droga w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje, wiodąca do Zakopanego, z Krakowa, rzecz jasna. W popularne urlopowe dni bezlitośnie zatłoczona, gdyż tabuny, tłumy ludzi z całej Polski pędzą do Zakopanego i stoją tutaj w wielogodzinnych korkach. Oczywiście nie ujmując niczego Zakopanemu, chciałem dziś pokazać państwu, że tą Zakopianką można dojechać i do innych miejsc. Nie trzeba od razu jechać pod same Tatry. Można z Zakopianki dotrzeć w bardzo interesujące miejsca. No i o tym rzecz jasna będzie dzisiejszy odcinek. Jeśli w Pcimiu skręcimy z Zakopianki, przejedziemy przez Rabę i będziemy wspinać się do góry, trafimy właśnie tutaj. Parking jest 200-300 metrów poniżej. A gdzie trafimy? Do najbliżej Krakowa położonego prawdziwego górskiego schroniska. To Kudłacze. Gazda na Kudłaczach, drodzy państwo, pan Krzysztof Knofliczek. Panie Krzysztofie, czytałem i słyszałem, ale nigdy tego nie praktykowałem. Podobno jest to jedyne prawdziwe górskie schronisko, do którego można per pedes na nogach dojść w ciągu jednego dnia z Krakowa, prawda? Oczywiście, jest to realne. Sam osobiście to zrobiłem. Zajęło mi to trochę więcej, bo normalnie takim ludziom bardziej wysportowanym ode mnie zajmuje to około 8 godzin, mi zajęło to 12, ale bez problemu sobie z tym poradziłem. Było trochę ekscesów po drodze. Ale co, no... Ale co, że 8 godzin to Robert Korzeniowski tylko? A. Nie. Teraz jest tych Robertów Korzeniowskich się trochę narobiło. Także, że ludzie naprawdę zaczęli dbać o zdrowie, dobrze jeść, odżywiać się też tak zdrowo. No i dużo, kiedyś tego nie było. 22 lata prowadzę już schroniska górskie. A bo nie tylko to, prawda? Nie, jeszcze na Luboniu. I kiedyś nie było rowerzystów, nie było biegaczy, a nie było rodzin z dziećmi, tylko byli tacy, taka turystyka kwalifikowana, po prostu człowiek z plecakiem szedł od schroniska do schroniska, przespał się i był szczęśliwy. A teraz ruszyło towarzystwo miejskie, właśnie trochę ten COVID też się do tego przyczynił, ponieważ zamkli nas jak w klatce. No i jesteśmy teraz to, no, podziwiamy swoje okolice, a nie tylko za granicę. No tak, no normalnie tutaj działa też jedzenie, czyli można tu zjeść kwaśnicę. Ja przepraszam, może pan mnie nie pamięta, ale ja tu parę razy byłem również per pedes. Teraz przyjechałem samochodem, ale od strony Uklejny, od Myślenic, to nie jest wielki spacerek. 2 godziny delikatnego marszu. Polecam czerwony szlak przez Zamczysko. To około 2,5 do 3,5 godzin, w zależności kto jak szybko chodzi, ale jest bardzo widokowy. Początek jest trudny, ale z początku jesteśmy przecież świeży, także później idziemy prawie jak po stole, także bardzo, bardzo przyjemny szlak. A jak się tutaj już dojdzie, no i pozwolą wam otworzyć wnętrze, to kwaśnicę będzie można dalej zjeść? Znaczy, oczywiście, no kwaśnicę. Muszę się tu pochwalić, że jestem autorem, bo zupy z czosnku niedźwiedziego. Bo zacząłem ją robić 20 lat temu, to prawie nikt nie znał tutaj czosnku niedźwiedziego. A on tu rośnie, nie? Tak, znaczy się, ja mam nawet swoją hodowlę tutaj w ogrodzie i robimy, nie będę zdradzał tajemnicy i chyba żeśmy ją rozsławili na całą Polskę, bo teraz gdzie nie pójdę, to jest zupa z czosnku albo z czosnku z niedźwiedziego i to pesto. Kiedyś tego nie było, a cały czas jakby promowałem ten czosnek niedźwiedzi, bo on jest 10 razy lepiej przyswajalny od normalnego i bardziej zdrowy. Ale to pesto można przechowywać, ale sam czosnek sezonować. Nie. Właśnie chodzi o pesto. To jest taka tajemnica, że tylko pesto. Czyli cały rok pan podaje zupę. Ja mam normalnie zupę taką, jakby była dzisiaj zbierany ten czosnek i cały czas jest ona zielona i cały czas jest smaczna. Także i mam swoich klientów, którzy specjalnie z Krakowa przyjeżdżają tylko na tą zupę. I którzy się powtarzają, aż głupio od nich brać jakiekolwiek pieniądze, bo po prostu lepiej się ich zna jak rodzinę. No i co? No i teraz już wiecie, po co również się chodzi po górach. No również po to, by móc u
kresu, albo też przystanku w wędrówce spożyć zupę z niedźwiedziego czosnku. To następnym razem, jak już będzie otwarte, to ja do środka i na zupę. Oczywiście, zapraszam i myślę, i trzymam za słowo. No pewnie, no. No. Obiecuję. Obiecuję. No to... Są świadkowie. Mam do tej czosnkowej coś jeszcze podam, tak żeby było lepiej trawiło się. To ja tu przyjdę wtedy na piechotę i wynajmę sobie pokoik, bo zdaje się można. Tak, oczywiście. A, widzicie, tak właśnie powinna prawdziwa górska turystyka wyglądać. Skręciłem z Zakopianki na Mszanę Dolną, potem pojechałem na Mszanę Górną, generalnie drogą na Zabrzeż. Po co? No właśnie po to, by znaleźć się tutaj. To jest Gorczański Park Narodowy. Oczywiście najbliżej Krakowa jest Ojcowski Park Narodowy, ale to w innym kierunku. Zobaczcie, to jest ten sam dzień. Zobaczcie, jak inny krajobraz, w sensie tego, o ile więcej tutaj jest zimy. Gorce to są cudowne i mało znane góry. Bardzo często, kiedy mam ochotę tylko na spacer w takim anturażu, po prostu wsiadam w auto, mknę Zakopianką i po godzinie jestem w takim miejscu. Wierzajcie, warto, a to jeszcze tej wycieczki nie koniec. Jadę tutaj po to, by coś spożyć. To dosłownie parę kilometrów stąd. Najważniejsza rzecz w Szczawie zawarta jest w samej nazwie miejscowości. No Szczawiany, Szczawy, to po prostu wody mineralne i tak, one tu biją z podziemi. Mamy pijalnię. No w pandemii działa ona tylko zewnętrznie, to znaczy nie można wejść do środka, spocząć sobie i spokojnie się napić. Można sobie kupić takie kuracyjne naczynie i można sobie kupić wszystkie miejscowe wody. Wybrałem Szczawę 1. Stres i przemiana materii. Gdybym chciał się kurować przez miesiąc, musiałbym pić tę wodę codziennie w stanie rozcieńczonym, ale pół na pół ze zwykłą, ale będę się kurował jednorazowo. Ach. Słoma, żelazista, już sama świadomość, że piję coś leczniczego, ozdrawia mnie całkowicie. Zresztą zobaczcie, jak tu jest ładnie. Po jednej stronie mamy Gorce, po drugiej stronie mamy Beskid Wyspowy, tutaj Kotlina. To jest po prostu urocze miejsce, tak jak całe te strony. A idę z powrotem kierunek Kraków. Odcinek Zakopianki, zwłaszcza ten między Myślenicami a Krakowem, albo też odwrotnie, jest usiany restauracjami, niektórymi bardzo zasłużonymi. No ale one wszystkie albo zamknięte, albo tylko jedzenie na wynos teraz sprzedają. No, ale wystarczy wspomnieć, że tylko ten Głogoczów, który właśnie minąłem, to choćby dwie bardzo zasłużone knajpy. Nowina w Dworze Konopków, działająca już od czasów PRL-owskich, no i Chłopskie Jadło, działające od lat 90., ale to właśnie Chłopskie Jadło wytworzyło modę na kuchnię plebejską. Przywróciło znowu pierogi, chleb i słoninę do ogólnopolskiego obrotu. No ale jak ja sobie kupię schaboszczaka na przykład, albo omlet, z których Nowina słynie, i będę to jadł w aucie. Nie jadę do domu. Na szczęście są jeszcze stacje benzynowe. Ostatnia nadzieja głodnych. Skoro stacja benzynowa, to rzecz jasna najlepiej ta, z którą współpracuję. Czyli jaka? Czyli BP. Jedzenie na stacjach benzynowych jest również wyznacznikiem kultury kulinarnej danego kraju.
A ileż to ja stacji benzynowych w ilu krajach odwiedziłem. I teraz tym doświadczeniem z BP się dzielę. Powstała linia produktów, która nazywa się Selekcja Makłowicz, które współtworzę. Pokażę wam niektóre z nich. To są kanapki. Choć to określenie nie jest precyzyjne, wszakże innego w języku polskim nie ma. My przez kanapki rozumiemy dwa kawałki chrupiącego, świeżego chleba nadzianego czymś. Tymczasem to są tak naprawdę bardziej sandwicze albo też tramecini. W tego rodzaju kanapkach chleb musi być niezwykle miękki. Następnie trzeba go koniecznie przekroić na trójkąty. One mają nadzienia z różnych kuchni się wiodące. Są też hot dogi. Oczywiście niemal na każdej stacji w Polsce są też hot dogi, ale tutaj są również takie, na których powstanie miałem wpływ. Zobaczcie na to urządzenie. To jest dominant. Tak się najczęściej hot dogi w naszym kraju podgrzewa, czyli urządzenie zwane rollerem. Ale zobaczyłem w Austrii i w Niemczech, że można również podgrzewać kiełbaski właśnie w ten sposób, w takich przyrządach, które parę wytwarzają. Ja bardzo poproszę od razu takiego hot doga z frankfurterką. Co to powoduje? No stawia to inne wymagania przed tymi kiełbaskami w środku. One muszą być w prawdziwym jelicie. Te akurat frankfurterki są grubo rozdrobnione, są wędzone jeszcze na surowo, ale dzięki temu, że są w tym trzymane, one niezwykle chrupią. Zastanawiałem się długo, zamawiając sobie hot doga w Austrii czy też w Niemczech, dlaczegoż to tamtejsze hot dogi tak niemiłosiernie chrupią. Niemiłosiernie w tym wypadku znaczy cudownie. No i teraz już wiem, bo się spytałem technologów jedzenia, próbowałem i efekta tego właśnie widzicie. A za chwilę ja będę również efekta tegoż miał w swojej buzi. Jak już w ogóle przy hot dogach jesteśmy, to takie z dziurą w środku bułki, w którą to dziurę wkłada się kiełbaskę, to są hot dogi typu francuskiego, a takie rozcinane wzdłuż dominują w Stanach. No ale skupmy się na tym i na tej frankfurterce. Prawdziwe jelito. Pamiętacie z misia? To jest rzecz niezwykle drogocenna. No po prostu porządny, chrupiący hot dog. Zastanawiałem się, jak podsumować ten cudowny dzień, jak go podsumować kulinarnie, ale szczerze mówiąc, zastanawiałem się tylko chwilę. Było dla mnie jasne, że powinienem wykorzystać mój beskidzki wyspowy piec. I było dla mnie jasne, że muszę zrobić coś, co będzie nie na tym piecu, ale tym razem w tym piecu dość długo przebywać. No i wtedy chwila intensywnego myślenia i ping, 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 jak pomysłowemu Dobromirowi łeb podpowiedział gołąbki. No ale chcę zrobić jakieś gołąbki wyjątkowe. Zatem specjalnie tutaj przywiozłem to, co w tej misce spoczywa. To jest mianowicie cała ukiszona głowa kapusty. U nas już się tak kapusty nie kisi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przeważnie nie kiszą już kapusty w domu, a znacznie prościej jest po prostu kapustę poszatkować i ukisić. Kiedyś również u nas w beczkach pomiędzy warstwami poszatkowanej kapusty spoczywały całe kapuściane główki i potem z tego zawijało się gołąbki. Kupiłem to w Krakowie, to jest węgierskie, to jest polskie. Na Węgrzech, w Chorwacji, wszędzie kupicie w sklepach w folii zapakowane całe główki ukiszonej kapusty. Co można zrobić, jak się takiej kapusty akurat nie ma? Jest na to rada. Wystarczy wziąć kapustę świeżą, białą, nie włoską, zblanszować liście,
odciąć te najbardziej wystające żyłki i rozłożyć te liście i przełożyć je warstwami poszatkowanej kapusty. I tak potrzymać parę dni albo i nieco dłużej. Ona wtedy przykiśnie i będzie smakowała wybornie. Albo do dzieła, do boju, no po prostu sami nastawcie kiszoną kapustę w beczkach i pomiędzy poszatkowaną wsadźcie główki. To będą gołąbki, jak już się zorientowaliście, pewnie w stylu nie chorwackim, węgierskim. Zaczynamy od wędzonej słoniny. Zaczynamy od jednego plasterka. Ten plasterek pokrojony w kostkę i na tym plasterku będzie zeszklona cebula. Pod piecem pali się już ładną godzinę albo i dłużej. Chodzi o to, żeby tam w środku była odpowiednia temperatura. Zaraz do tej części pieca wrócę. Na razie na blaszę patelnia, słonina. Jak się wytopi, to będziemy tutaj dodawać cebulę. A, i czosnek. O tym jeszcze nie powiedziałem. Temperatura jest odpowiednia, jak myślę. A teraz przejdźmy do opisywania pieca. Otóż zobaczcie. Są tutaj niejako dwa piekarniki. Choć tak naprawdę piekarnik jako taki jest jeden. To jest właśnie to. Ciepło idzie wprost spod paleniska. Jest tutaj blacha, ponieważ tam od spodu może być piekielnie gorąco i żeby spód nie przywierał. To się nazywa brat rura. Brat rura od słowa braten, piec. Rura, no piekarnik. Chociaż w tych stronach bardzo często mówi się na to sabaśnik. Sabaśnik wel szabaśnik. Tak naprawdę poprawnie sabaśnik to jest to, ponieważ to jest piec chlebowy. Ja sobie tam teraz suszę drewno, tam jest szamotka i tam nie jest wcale bardzo gorąco. Żeby tam było gorąco, to trzeba wyłożyć żarem. Potem ten żar usunąć, wówczas to te cegły chwytają temperaturę. No i dlaczego sabaśnik, współżycie niegdysiejsze między ludnością chrześcijańską a ludnością żydowską w tych stronach. Jak wiadomo w szabas, wel szabat, nie wolno nic wierzącym Żydom robić, również nie wolno im gotować. Zatem jak się coś takiego ma, można to wsadzić w piątek wieczorem, to, czyli na przykład czulent, i w sobotę tylko z pieca do zjedzenia na szabasową kolację wyjąć. Brat rura, sabaśnik wel szabaśnik, chociaż niektórzy również to sabaśnikiem zwą. A teraz zobaczcie, jeśli myślicie, że tutaj nie ma temperatury, to jesteście w błędzie. No dobra, muszę wam też pokazać, co jest tutaj. To jest na jutro. O. Tu się gotuje wywar na co? Tak, na żur. Miejscowa, domowa, biała kiełbasa. Teraz tutaj pójdzie drobno posiekana cebula, pójdzie trochę czosnku i to się wszystko ma lekko zrumienić. Jak ja kocham ciepło bijące od tego pieca, rzeczy w ten sposób gotowane, nie wiem, na czym to polega, ale pachną inaczej i smakują inaczej. No ja wiem, w mieście się już tego nie da zainstalować, nawet gdyby było tylko drewnem opalane. Ale jak macie gdzieś chatę na wsi, spróbujcie. To jest naprawdę bomba. To jest jedyna rzecz, którą popieram w sprawie malutkiego dymka z komina. Mogę przygotowywać farsz. To jak się zrumieni, dodam. Mięso wieprzowe, mięso z wieprzowej łopatki. No i tak jest. Ryż. Ryż ugotowany na pół twardo. Zwykły ryż, lekko tylko posolony. Czy ma być więcej ryżu, czy też mięsa? No oczywiście więcej mięsa w tym wypadku. Zobaczmy, czy mi to wystarczy. No dobra, jak się okaże, jest za mało farszu, to zawsze można trochę więcej ryżu dodać. Przyprawy.
Majeranek, nieodzowny, całkowicie nieodzowny. I teraz ten majeranek po prostu tak rozetrę. I moje dłonie pachną, jakbym był majerankowym księciem zupełnie. Ekstra. Papryka w proszku, niecała, słodka, mielona papryka w proszku, niecała, bo jeszcze będę przyprawiał tutaj kapustę. No i kminek. Kminek jest ważny. Sól, pieprz, na końcu jajko. Czekamy jeszcze na zezłoconą lekko cebulę i czosnek. Złapało kolor, widzicie. I teraz wszystko. Tu są drobniuteńkie skwareczki. Ale pamiętajcie, tłuszcz jest nośnikiem smaku. Ja użyłem mangalicy, ale możecie użyć zwykłej wędzonej słoniny, a nawet surowego wędzonego boczku. Albo też odrobiny smalcu dobrej jakości, albo też oleju roślinnego. W każdym razie tak to ma wyglądać. Teraz muszę tutaj wbić jajko, już to czynię. Tylko jako porządny człowiek odstawiam do zlewu patelnię. Muszę to wbić, muszę tu wbić jajko i całość wyrobić. Najpierw łyżką, no to jeszcze może być bardzo gorące, a potem łapą. A najpierw łyk. Co piję? Szczep się nazywa Lagrein z Trydentu. Jeden z moich ulubionych. Dobra, no to do roboty. Wyrobione, gotowe. Muszę sobie teraz przygotować plac. Dobra, to mi nie jest potrzebne. I to jest garnek, w którym to będzie się w piecu piekło. Potwornie ciężki. Im cięższy, tym lepszy, bo się nie przypali. I teraz trzeba ułożyć pierwszą warstwę kapusty, bo zaraz będę kręcił gołąbki. I te gołąbki muszą być na tejże kapuście układane. No więc mniej więcej połowa tejże. Ale to nie wszystko, bo teraz to trzeba doprawić. Ale zanim to doprawię, umyję sobie łapy, gdyż ich czerwoność przeszkadza mi w sięganiu po kieliszek. Lagrein. I ja powiedziałem, że to jest z Trentino. No, przegrałbym milion w milionerach. To jest Zit Tirolu. Z Trentino jest Teroldego. Zit Tirol. Sąsiadujące ze sobą regiony. Widzicie Państwo, jak to po każdym łyku człowiekowi zaczyna lepiej mózg pracować. Dobra, więc trzeba to doprawić. Połowa tego kminku, który zachowałem. Połowa tej papryki, którą zachowałem, trochę soli i kilkanaście plasterków paprykowanej kiełbasy. Mam ją tutaj przed sobą. Zaraz pozbawię ją skórki i pokroję w plasterki i dorzucę do środka. Ta odkrojona skórka też się przyda, doda smaku. I teraz musimy zacząć robić gołąbki. Czyli po prostu, klasycznie, tak jak zawsze przy gołąbkach. Zdejmujemy liść po liściu i nakładamy farsz i zwijamy. O. Tak właśnie. Ważna rzecz, zawsze zwinięciem do dołu, zawsze zakładka, tak jak to widzieliście przed chwilą. No i potem, jak już wszystkie gołąbki tutaj się znajdą, znowu to samo. Czyli kapusta, kminek, papryka w proszku i paprykowana kiełbasa. A na razie zwijamy. Tak idzie głąb, tutaj idzie farsz,
zakładka z boków, tu tak i zwinięciem do dołu. I ciasno to układamy w naczyniu. Jak powiedziałem, taka sama kombinacja na wierzchu. Jedyna różnica jest taka, że jeśli zostanie nam parę listków kapusty, tak jak w klasycznych gołąbkach, to po prostu wykładamy je na wierzchu. I teraz trzeba będzie to podlać wodą. No to puści oczywiście dużo płynu, ale jednak powinno mieć więcej płynu niż tylko ten z kapusty, więc już to wodą podlewam, przykrywam i wkładam do pieca. Ile w tym piecu? No tak naprawdę ile chcę. To jest grube, bardzo grube naczynie, ciężkie i to powinno się piec ładnych parę godzin. A kiedy jest najlepsze? Najlepsze jest na drugi albo też na trzeci dzień. Takie gołąbki są jak bigos. Im się je będzie odgrzewać więcej, tym więcej dobra będą nam oddawać. Opla, 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 opla. Do widzenia. Jest czas siewu i czas żniw i właśnie nadszedł ten drugi szczęśliwy. Zobaczcie, po długim przebywaniu w piecu te gołąbki mają zupełnie inny kolor. One trzymają ciepło niczym piec, więc nawet ta nałożona porcja przez kilka minut nie wystygnia. Musi trochę poczekać, gdyż pomyślałem sobie, że skorzystam z okazji i pokażę wam też ten żurek, który wcześniej na piecu stał. Ja nie lubię żurku, który jest zbyt kwaśny. Nie lubię też tej brejdy z mąki. Zatem co robię? Do wywaru, w którym również gotowała się biała kiełbasa, wlewam ukiszony żurek, ale przecedziwszy go idealnie, by ten mączny glut się do środka nie dostał. Dodaję do tego bardzo dużej ilości majeranku i dodaję, uwaga, słodką śmietankę, przepraszam, która idealnie całość przełamuje. Przepraszam, ponieważ dodaję jeszcze jednej rzeczy. Ona tutaj trzyma temperaturę. Mianowicie dodaję ziemniaczanego pire, gładziutko utłuczonego. To jest chyba jedyna zupa, którą właśnie z utłuczonymi ziemniakami lubię. No i kiełbasa powinna być biała, surowa, parzona tylko w ostateczności. To jest żurek moich marzeń. Dobra, on też trzyma ciepło, więc trzeba wykończyć gołąbki. No więc, jeśli mają być one madziarskiej proweniencji, to kleks kwaśnej śmietany. Oczywiście śmietana nie wprost z lodówki, taka w pokojowej temperaturze, najlepiej wiejska. Teraz ten kleksik musi dostać smakowego, ale i kolorystycznego nowego wymiaru. Słodka papryka. I teraz coś, co na piecu czeka i też jest gorące, to jest słynny siedmiogrodzki grzebień. Co to jest siedmiogrodzki grzebień? No to jest po prostu plaster wędzonej słoniny, koniecznie ze skórką, naciętej tak i to pod wpływem ciepła dostaje takiego właśnie grzebieniowatego kształtu, a przy okazji staje się chrupiące i cudowne. Nie obiecywałem, że to będzie rzecz dietetyczna, ale mogę obiecać, że to jest rzecz doskonała. Zacznijmy od tego. Zobaczcie, jaka marcepanowa kiełbasa. Nie trzeba wcale noża ani widelca. Kroi się idealnie. I teraz trochę ziemniaków. Plasterek kiełbasy. Jajka nie mają tej czarnej obwódki, to znaczy nie były maltretowane godzinami we wrzącej kąpieli.
jest kwaśność żurku, ale jest majerankowość, jest czosnkowość i jest w końcu trochę słodyczy idącej od słodkiej śmietanki, co doskonale podbija ten smak. Żurkowy kis to nie jest naprawdę rzecz, za którą przepadam. A teraz zdekonstruujmy gołąbki. Zobaczycie zaraz ten farsz. On jest oczywiście lekko od papryki czerwonawy i to wszystko komponuje się niemal tak, jakby nuty pisał Mozart albo Beethoven. Komponuje się wybornie. Oczywiście gołąbki mają wiele twarzy. Ubóstwiam takie w ogóle bez mięsa. Takie, które są z farszem, z surowymi, startymi ziemniakami. Gołąbki na przykład z włoskiej kapusty, z kaszą i grzybami. Rzecz cudowna. Ale jak akurat jesteście tak jak ja w górach i możecie chodzić godzinami, to taka porcja kalorii, jeśli możecie ją spalić, przy okazji jest niezwykłą, smakową przyjemnością. No i jeszcze kawałeczek paprykowanej kiełbasy. A gdzie jest wino? Często ten sam problem. Wypiłem podczas gotowania i tego akurat wam nie życzę.